Dzień dobry. Kochani, witam Was 14 lutego w Walentynki. To jest jeden z moich ukochanych dni w roku. Jestem anty-anty. Czyli kocham walentynki i celebrujemy walentynki zawsze z Bartkiem. I jeszcze bardziej niż każdego dnia podkreślamy sobie, jak bardzo jesteśmy dla siebie ważni. Także uwielbiam ten dzień. Witam Was serdecznie i mam nadzieję, że ten dzień dla Was będzie wspaniały i mam nadzieję, że dla mnie też będzie wspaniały. Już się cudownie zaczął, a będzie tylko lepiej. No, także do zobaczenia później. No, przed chwilą pan kurier przyniósł mi taki oto niespodziankę z Bakalandu, wygraną w konkursie. Także dostałam piękny planer, który jest z pięknymi zdjęciami. Rewelacja, na pewno skorzystam. Będę sobie go tutaj oglądać. O, Molly przyszła też zobaczyć. Dzień dobry, kochanie. I oczywiście owocki. Także bardzo dziękuję, Bakaland. Molly, dziękujesz też? Lubisz Bakaland? Lubisz, nie? O Jezus. Maluniu, a powiedz mi, kochania, dlaczego dzisiaj się posikałaś, jak zobaczyłaś pana kuriera? Lubisz pana kuriera? Tak. Lubisz? Miły jest pan kurier, tak? Miły, zawsze cię wycałuje, wyściska, a ty go obsikasz. Obsikasz, tak? Tak. Także tak wygląda sytuacja. Także kochani, dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, ponieważ są walentynki i trzeba je obchodzić najlepiej jak się da, ponieważ każdy dodatkowy powód do okazywania komuś miłości jest ważny, tak uważam. I to wcale nie znaczy, że musicie mieć narzeczonych mężów, żony itd. Kochać można zawsze każdego, kochamy przyjaciół, kochamy swoją rodzinę, także ja uważam, że miłość powinna być wyrażona na wszelkie możliwe sposoby, oczywiście codziennie, ale jak jest tylko okazja dodatkowa, żeby jeszcze bardziej się tutaj ekscytować w temacie, jestem za. Także ja dzisiaj postaram się coś zrobić dobrego, walentynkowego, pomimo że raczej nie będziemy jeść w domu, bo idziemy dzisiaj wieczorem do kina i pewnie jakoś to inaczej będzie wszystko wyglądać, to postaram się zrobić coś dobrego, słodkiego. Mam granata, mam kakałko. Także myślę, że coś z tego będzie. Będą albo trufle, albo jakiś mus dobry, coś wymyślę. A swoją drogą kupiłam kakao z Lidla pierwszy raz i zobaczę, czy jest dobra. Taki, widzę, że tutaj trochę zrobili małą sugestię, bo na opakowaniu jest wiatrak, a jak wiemy, takie słynne kakao z wiatrakiem najbardziej popularne i chyba takie konkretne. Jest troszkę innej firmy, także zobaczymy, na ile to się zgadza. A póki co się z Wami żegnam i potem może Wam pokażę już efekt końcowy, jeśli wyjdzie oczywiście, bo nie wiem. I tak właśnie wygląda gotowa masa truflowa, którą zrobiłam na bazie moreli suszonych na słońcu, masła orzechowego i czego jeszcze? Kakao oczywiście. Także wygląda tak. Już obecnie jest tak apetyczna, że zjadłabym ją samą łyżką, ale nie mogę. Także zaraz zobaczę, czy uda się z niej już formować w tym momencie kulki. Jeśli nie, to schłodzę ją przez jakiś czas i dopiero za jakiś czas spróbuję robić te piękne kuleczki. Już się nie mogę doczekać, po prostu mam ślinotok, wylizałam cały mikser, ale na szczęście tego nikt nie widział. Także moi drodzy, chyba nie będzie dla Was większym zaskoczeniem, jeśli powiem, że nie poczekałam, aż masa stężeje w lodówce. Także po prostu wykorzystałam miseczkę zimnej wody, lodowatej wody, do której wkładałam i palce, i łyżeczkę, i formowałam właśnie oto takie piękne trufle, które za moment jeszcze obtoczę w kakao albo w czymś innym. Zaraz się okaże. I dopiero wtedy, jeśli wytrzymam, te piękne trufelki wylądują w lodówce, żeby tak pięknie stężeć. No i myślę, że to będzie czad. Są tak cudowne, ale mam ślinotok, matko święta. No dobra, już jest po 16, także koniec pracy i mogę zacząć się powoli szykować, bo dzisiaj idziemy do kina i dzisiaj będziemy sobie obchodzić walentynki, no tak na spokojnie, bo musieliśmy oboje pracować, także nie mogliśmy tak sobie spędzić tego dnia od rana razem, tylko po prostu trochę szybciej, ale za to idziemy do kina, a poza tym mamy taką tradycję, że odkąd pamiętam, już prawie od 10 lat w walentynki chodzimy do kina, to jest bardzo fajne i no i tak sobie przypominamy, jak byliśmy tacy jeszcze młodzi bardzo i randkowaliśmy i było super, także trzymamy się tej tradycji mocno i no i zawsze takie 2 godziny spędzone na randce są ekstra. Także... No, cześć kochani. Ja się już Cię witałam, już Cię troszkę pomówiłam nawet. A, ja się dzisiaj jeszcze nie witałem. To ładnie się przywitaj. Dzień dobry wszystkim. Halo? Znowu jedziemy, ale już teraz jedziemy, znowu jest to niewyraźne. Teraz jedziemy już po kinie do domu. Tak, i było bardzo fajnie. Podobało nam się bardzo, ale problem nastąpił taki, że jesteśmy bardzo głodni. I nie mamy pomysłu, gdzie zjeść. Jest późno, więc jest wszystko pozamykane i... To bardzo przykre jest. Bardzo jest przykre, bo chyba wylądujemy w domu, a nie za bardzo mamy w domu też co zjeść, także smuteczek. No, nie wiem. Chyba, że coś po drodze kupimy. Chyba, że kupimy coś po drodze, ale też za bardzo nie mamy pomysłu, bo na nic nie mam ochoty. Znaczy, może mamy, ale niczego nie ma. Także słabo sytuacja wygląda, tak wam powiem. A w kinie było bardzo fajnie, bardzo nam się podobało. Przyszliśmy idealnie w tym momencie, co się zaczynał film, ponieważ nie mogliśmy zaparkować. Były po prostu dzikie tłumy do parkingu podziemnego i staliśmy bardzo długo w kolejce, także no. Ale się udało. Udało się, wyszliśmy i się film zaczął. Fajnie było, nie widzieliśmy reklam. Ja lubię reklamę w kinie bardzo. Ty nie lubisz? No nie bardzo. Ja lubię. Także każdy miał to, co chciał. Dobra, to chyba dzisiaj dobranoc powiemy już, nie? Bo nie sądzę, że będziemy coś nagrywać jeszcze w domu. Chyba, że będziemy, ale jeśli nie będziemy, to do jutra. No? No, co tam? No właśnie szedłem stawić zmywarę, ale jednak pomyślałem, że jeszcze Cię nagram. Bo, tak sobie pomyślałem, że na pewno masz jeszcze coś dzisiaj do powiedzenia. W ten piękny wieczór. Teraz po prostu... Na jakim filmie byliśmy, powiedz? Przy królestwie stwierdzam, że nie mogę odpowiedzieć na pytanie. Ale wszyscy wiecie. Fajnym bo walentynki. Godzina 19. Cicho. Jestem na takim filmie przygodowym z wątkiem romantycznym. No. Nie wstydź się, no co ty? Ale ty się lepiej nie wstydź. I na fajnym filmie. No tak. I to może wybitny, tylko tak, jakby przyjemnie oglądało niektóre frekwencje. No. Molly, no Boże, cię zlituj się, oszalałaś. Dlaczego mnie gryziesz? Chcę teraz tylko myśleć, że ty tak gryziesz, bo jesteś agresywnym psem. Powiedz, jaką masz rasę. Jakie jesteś rasy, Molly?